Nazywam się Tomasz Baranowski, jestem pianistą i muzykologiem. Wykładam w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. W Wilnie jestem z okazji Międzynarodowego Konkursu Muzyki Słowiańskiej imienia Stanisława Moniuszki. Przyjechałem tutaj jako juror tego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Francuskie Stanisława Moniuszki w Paryżu, którego prezesem, dyrektorem jest Klara Moniuszko, praprawnuczka Stanisława Moniuszki, która propaguje właśnie jego muzykę, jego tradycję, no nie tylko we Francji, ale na całym świecie. W tym roku konkurs ten odbył się po raz trzeci. Dwa poprzednie miały miejsce we Francji, w Normandii, a teraz po raz pierwszy zorganizowany został etap finałowy tego konkursu już w Wilnie. Do konkursu tego zgłosiło się około 100 kandydatów z całego świata, którzy nadesłali nagrania swoich, swoje nagrania, swoich krótkich takich recitali fortepianowych. To jest to konkurs pianistyczny dla pianistów w różnych kategoriach wiekowych, od dzieci 6-letnich aż po tak zwaną kategorię master, czyli pianistów już dyplomowanych po studiach, już mających nawet pewne osiągnięcia estradowe. I konkurs ten, właśnie jak mówię, zgłosiło się około 100 kandydatów. Jury wstępnie selekcjonowało tych najlepszych, którzy zostali zaproszeni już do Wilna na ten etap finałowy. W sumie występowało w Wilnie w trakcie 3 dni przesłuchań 14 pianistów w różnym wieku, jak powiedziałem, z kilku krajów świata. No szkoda tylko, że tym razem nie było jeszcze żadnego kandydata z Polski. Ja postaram się to zmienić i może na przyszłość, bo pewnie też w Wilnie odbędzie się już kolejna, czwarta edycja tego konkursu, że może uda się to rozpropagować, żeby również polscy pianiści mogli brać udział w tak zacnym konkursie imienia wielkiego polskiego kompozytora narodowego. W jury brało udział, było kilku jurorów. No oczywiście dyrektorem artystycznym tego konkursu była Klara Moniuszko, natomiast przewodniczącym jury był profesor Aleksander Skrzydłowski z Kostaryki, z Instytutu Sztuki i Muzyki w Kostaryce, a także był profesor Jagow z Konserwatorium Czajkowskiego w Moskwie. No tam jest bardzo renomowana szkoła pianistyczna. Zresztą były też jego uczennice, studentki. Jedna z nich dostała Grand Prix konkursu, Nadzieżda Gerasimowa, jeżeli dobrze mówiłem. Poza tym była Maria Rosa Pozzi, pianistka z Wenecji. No i nie udało się też właśnie znaleźć w tym gronie po raz pierwszy w tym roku. Miałem już wykład w trakcie tego konkursu, taki wykład o muzyce Stanisława Moniuszki dla uczestników. Bardzo zabawny, bo był tłumaczony na 4 języki. Także to było takie właśnie, ja mówiłem po francusku, bo tak sobie właśnie zażyczono, bo było trochę z Francji, czy z Gujany francuskiej też z uczestników, bo także byli pedagodzy, rodzice tych zwłaszcza młodszych uczestników, także to nie było tylko grono, że pianiści, kandydaci, jury, tylko szersze. No i właśnie od tego zacząłem ten swój wykład, że jest to dla mnie wielka radość mówić o Moniuszce i to właśnie jeszcze w Wilnie, dlatego że zarówno z Wilnem wiążą się moje właśnie korzenie z tym miastem, a także ze Stanisławem Moniuszko. Cała moja rodzina ze strony mamy pochodzi z Wilna i z Wileńszczyzny. Tutaj pradziadkowie mieli majątek w Kiemieliszkach. No potem ten majątek stracili i mieszkali już w Wilnie. Ich synowie im pomagali. No a mama zresztą się tutaj urodziła i mieszkała 13 lat w Wilnie. Aż do 46 roku, kiedy z babcią wrócili do Polski. Natomiast dziadek mój nieszczęśliwy właśnie był więcej obozu w Starobielsku i został zamordowany w Krakowie. To chciałem dodać. No i jeszcze tradycje takie muzyczne, ponieważ moja prababka właśnie ze strony dziadka, czyli właśnie z rodu Sielanków, była pianistką i pobierała lekcje, prywatne lekcje na fortepianie w Wilnie
ustań cara Moniuszki w latach, no dokładnie to sprawdziłem, 1854-56. Potem wyszła za mąż i przerwała swoją karierę pianistyczną, ale zachował się nawet w dokumentach rodzinnych list Stanisława Moniuszki, pisany właśnie do mojej praprababki Marii z Jundziłów Sielankowej, gdzie pocieszał, on dawał jej rady, wskazówki, jak się ma tam przygotować do koncertu, robili miała treny, no taki bardzo ciepły list, który obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Jeden z moich stryjów mojej mamy, czyli braci mojego dziadka, oddał ten list właśnie do Muzeum Narodowego.